Wiosna, dużo ludzi i świetna zabawa. Co to może być? Oczywiście Pyrkon, czyli największy w Polsce festiwal fantastyki. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć i nas. Jak ci się podoba na Pyrkonie? Na festiwalu fantastyki Pyrkon taką rzeczą, która jest dla nas specjalnie nowa, jest ścieżka cmoków. Jeden z eksponatów widać po naszej tutaj, przynajmniej po mojej lewej stronie. W zeszłym roku było tylko kilka, w tym roku jest to cała droga, którą można przejść i zrobić sobie zdjęcia z smokami w każdym stadium rozwoju tak naprawdę, bo od jaja do dorosłych, rozwiniętych wielkich smoków. Rozmowa z idolem to coś, o czym marzy każdy z nas. Wyobraźnia i stroje cosplayerów budzą podziw i sprawiają, że ten festiwal jest niezwykle barwny i wyjątkowy. To jest na przykład Zara z Gwiezdnych Wojen z ostatniej części. To jest akurat moja własna inwencja, że jesteśmy tutaj przedstawicielem uniwersum DC Comics. Chciałem się wpasać Turina Dębowej Tarczy. Inwencja twórcza, od razu mówię. Tak się składa, że strój zrobiłam dość szybko, bo jakiś niecały miesiąc mi to zajęło. To jest akurat moja własna inwencja, bo jestem z sekcji tych ludzi, którzy się zajmują postapokalipsą. Czyli to jest ten zbiór, no, trudno nazwać ich cosplayerami, to są po prostu ludzie, którzy mają po prostu pomysł. Stroje w dużej części przygotowywała moja żona. Strój przygotowywałem kilka miesięcy, zawsze zdarzały się jakieś poprawki, coś założyłem, rozleciało się i trzeba było na nowo to przygotowywać. Egzoszkielet jest motywem troszeczkę wzorowanym na filmie Elysium z Mattem Damonem. Tam był właśnie taki egzoszkielet, na tym się wzorowałem. A tobie jak się tutaj podoba? Oj, chyba jednak sztywniak. Pyrkon to nie tylko świetna zabawa, ale miejsce, gdzie możemy spotkać naszych ulubionych superbohaterów. Ja spotkałam tutaj żeńską wersję Kapitana Ameryki. Jak znalazłaś czas podczas ratowania świata na spotkanie z fanami i jak podoba ci się ta impreza? No, bardzo było trudno, ale stwierdziłam, że w końcu trzeba pokazać się wśród fanów, powiedzmy. No i pokazać, jakie to fajne, może więcej superbohaterów się znajdzie i więcej tutaj przyjdzie. Jaka jest atmosfera na Pyrkonie? Przepraszam, czy tak. To twoja córka? Niestety nie, nawet nie jestem dziadkiem. A głos mój z wizji Rejs właśnie tylko dlatego, że to w zasadzie jestem jedną z niewielu postaci w mocy znaną, która odrodziła się po śmierci. Zapraszamy na najlepszy konwent fantastyki Pyrkon! I do oglądania Kuriera Akademickiego.